Witajcie podróżnicy, którzy chcecie zwiedzić kraj zwany Irlandią. Dzisiaj wam pokażę, jak z tego miejsca przyjedziecie do lotniska. Lotnisko jest tutaj po lewej stronie. Będziecie chcieli zanocować pierwszą albo ostatnią noc na tak zwanych hotelach, które są na lotnisku, fizycznie na lotnisku. Tutaj te rondo, co tutaj pokazuję, jest to rondo pierwsze, które się spotkacie jadąc drogą M50. Tu jest po M50. Tu macie w dwóch językach, tak jak już też pokazywałem znaki. W Irlandii znaki w większości, a właściwie wszystkie w 99% są po angielsku, ale też po Gaelic, czyli w ich języku irlandzkim. No dobrze, jedziemy. Pokażę wam, jak się teraz dojeżdża do Radisson Blu. Jeżeli coś w ogóle pokażę. Więc tak, jesteśmy tutaj, jesteśmy, o, pokaże się nam lotnisko. Po prawej stronie mamy Maldrona, to od razu też wam pokażę. Jest tu Maldron, wjeżdżamy pierwszą uliczką tutaj, gdzie jest, tutaj ten biały samochód skręca. Tu, żeby dojechać do Radisson Blu, jedziemy jakby na lotnisko, ale zarazem to nie jest na lotnisko, gdyż skręcamy pierwszą w lewo i pokazuje nam się znak Radisson Blu. Jest podobno trochę droższy niż Maldron, ale no to już od was zależy i to już jest wasza decyzja, co chcecie. I teraz tak. Dojeżdżamy do Radisson Blu. Tak jak mówiłem, ma on swoje shuttle busy, jest on fizycznie na lotnisku. I tutaj tak wygląda jeden z tych, o, dwa nawet są. Tak wyglądają te shuttle busy, które biorą ludzi z lotniska, z terminal 1, a tak samo z terminal 2. To jest ode mnie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam z Irlandii. Tu Paweł.